Ruszamy w drogę. Trafiamy do Doliny Dunajca. Powodzie, które występują na tym obszarze, spowodowały naniesienie na pola uprawne wartościowych namułów rzecznych, poprawiając w ten sposób żyzność gleb. To sprawiło, że są tu optymalne warunki do uprawy fasoli. Powiat tarnowski jest na terenie województwa małopolskiego największym rejonem uprawy fasoli Piękny Jaś z Doliny Dunajca. Fasolowe plantacje wpisały się już na stałe w tutejszy krajobraz, a fasola podróżnymi postaciami stanowi ważny element regionalnej kuchni. Jej wyjątkowe takie właściwości wynikają z tego, że ona jest w takim jakby no stricte regionie, gdzie występują między innymi mgły. I te mgły wzdłuż Doliny Dunajca, od rzeki Dunajec, nadają jej odpowiednie właściwości, ale też jej odpowiednie zawartości, między innymi magnezu. No i to ją właśnie będzie tutaj wyróżniało. Trafiamy na fasolowe żniwa do Cecylii Jewulskiej w Karzewicach. Jest. Zastaliśmy Panią w gorącym okresie na końcówce zbiorów. Jakie są tegoroczne zbiory fasoli? No, tegoroczne zbiory fasoli są mniejsze jak przez inne lata. Po prostu była susza i kwiaty spadły, zawiązki kwiatów spadły i nie ma takich plonów jak przez inne lata. A od kiedy zajmuje się Pani uprawą fasoli? Uprawą fasoli zajmujemy się około 10 lat. Wcześniej mieliśmy zróżnicowane plony, a teraz po prostu większość na fasolę nastawiliśmy się. Tutaj macie Państwo fasolę Piękny Jaś, jesteście Państwo dumni. To jest taka chluba regionu, 11 gmin. Tak, no, nasza fasola jest znana tu ogólnie na całe okolice i jest tak jak teraz jest zbyt na przykład dużo na zieloną, na jakieś właśnie potrawy z zielonej fasoli do mrożenia, a tak samo jest po prostu dużo na suchy, jako tam na fasolkę czy jakieś inne potrawy. A propos zbioru, czy ma Pani opracowany jakiś system zbioru fasoli, bo nie jest to łatwe, prawda? Niech Pani pokaże, jak Pani to robi. No ja akurat obrywam suchy osobno, zielony osobno. Po prostu suchy groch obrywam. Dosuszam go jeszcze w domu na płytkach, na jakiejś folii suchej. I łuskam. A jest tak trochę, że Pani ma inny system zbierania, a może inny? Ja wiem, no mąż mi tak po prostu w wolnych chwilach pomaga. Większość ja się tym zajmuję, bo on pracuje zawodowo, a po prostu on mi pomaga w wolnych chwilach. O, tutaj dostałam się do fasoli schowanej. Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca swą jakość zawdzięcza jednak nie tylko środowisku przyrodniczemu, ale również tradycji i technice produkcji na tym terenie oraz doskonalonym przez lata umiejętnościom miejscowej ludności. A jak dawniej była uprawiana fasola? Jak to dawniej wyglądało? Dawniej wyglądała fasola na tyczkach. Po prostu były tyczki wbijane i ona się krążyła po tyczkach. A teraz? A teraz rolnicy zmienili na kołki, bo po prostu lżej jest. No, kołki, druty i, no, i sznurek do wiązania fasoli. Tak po prostu jak miel. Miłość do fasoli wykiełkowała w sercu Jana Kota z Janowic 30 lat temu. Jak mówi, fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca nie ma przed nim tajemnic. Dlatego chętnie dzieli się tajnikami, jak uprawiać, zbierać i łuskać fasolę. No nie ma dużych trąsek, bo wszystko wydrywane są te zielone. Zielone tak samo trzeba. I to dusimy? Albo... O, to już jest trudniejsze. Pani ma? O, jakie duże. Fasola jest duża, prawda? Tak, największa z wszystkich fasoli. No tutaj ma Pani drugie. Fasola to jedno z najwartościowszych warzyw zawierających wiele substancji odżywczych. Poszczególne gatunki fasoli różnią się wielkością, barwą, a także smakiem. Poza Małopolską z fasoli słynie również Podkarpacie. Uprawiana jest tam fasola wrzawska, która charakteryzuje się bardzo cienką skórką, a jej ziarna mają wyjątkowo delikatny, łagodny smak. Odmiana ta charakteryzuje się dużymi, nerkowatymi i lekko spłaszczonymi nasionami.
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca oraz fasola wrzawska mają certyfikat Chroniona Nazwa Pochodzenia.